Dobra, wracamy po krótkiej przerwie. No i co? No i wychodzimy i wracamy do naszej głównej grupki ukoli, powiedzmy. Zobaczymy. Możliwe, że ja będę musiała robić jeszcze jedno cięcie, ale mam nadzieję, że się uda. Uda się nie robić. O, może w ten sposób. No i co? Aha, tutaj mamy w ogóle... Czy ja potrzebuję do tej szopy wejść? To jest dobre pytanie, ale chyba mi się nie wydaje... Nie wiem, pójdę, zobaczę. Myślę, że nie zaboli. Jezus Maria. Nie, nie mogę nawet wejść do tej szopy. Okej. Tam coś jest. W sensie, z tego co pamiętam, to tutaj nie ma za wielu interakcji ze środowiskiem, akurat u tego strażnika całego. Natomiast, no, myślę, że dobrze jest sprawdzać takie rzeczy, więc... No, sami rozumiecie. No dobra, w takim razie na drugą stronę poproszę. Ja przy okazji sobie zrobiłam w tak zwanym międzyczasie ściągę. I oczywiście, że musiała gra się odrobinkę zwiesić. No ale cóż bywa. Zrobiłam sobie właśnie ściągę co do tej ostatniej zagadki, żeby tak na 100% się nie pomylić. Żeby nam nie zajmować więcej czasu niż potrzeba. No i dobra, panie strażnik graniczny, poproszę mi most ponownie, no... zrobić, żeby mogła przejść. A, groli, ścinaj się! No już doprawdy. Irytujące. No i dobrze. No, a pan co? Pan się ewidentnie czegoś przeraził. Dobra, most wraca na swoje miejsce. Hura. O, nareszcie. No dobra, w takim razie Kate idzie sama, wow. Czyli jeszcze scenka jest. A ten, jak widać, zwiewa. Hej, czekaj! Przestraszył się autorytetów własnych. Że nikt go nie zatrzymał. No ale dobra. No tak więc mamy, można powiedzieć, kolejny kłopot, czyli brak strażnika celnego. Super. Dobra, wejdziemy sobie może do jego tutaj... A nie, czekajcie, czekajcie. Potrzebuję jeszcze tutaj o... Chociaż nie, zrobimy to trochę inaczej. Dobra, mamy jakąś cegłę, tak? Bierzemy. Cegła, to no właśnie, dokładnie. I ślad. A jemu o co chodzi? Przestraszył się autorytetów, Kate. Bywa i tak. Dobra, w takim razie bym chciała udać się do jurty szamanki. Na szczęście prosto ją będzie zlokalizować, bo stoi koło niej Oskar. Więc nie ma problemu większego. Cześć, Oskarze. Coś powiesz nowego? Pani szamanka jest tam. Dlaczego mi interakcje znikają, jak gadają? No, żeżu, kurczę. Tak to bym już weszła do tej jurty, a nie nadal musiała słuchać powtarzającej się kwestii Oskara. No ale cóż, bywa i tak. Jak się czujesz, Ayahuasco? Ceremonialny trans, zjeść wszystkie siły. Więc szamanka... bardzo, bardzo słaba. Przepraszam, że zakłócam twój wypoczynek, ale pojawił się problem ze strażnikiem po drugiej stronie rzeki. Jak problem? Chcę napój dla duchy? Wódka zawsze dobra dla duchy. Tak. Aha. Nie znalazłabyś butelki w swoich zapasach? Nie mieć już napój. Zużyć go cały do rytuału. Super. Nieważne, nie przejmuj się. Poradzę sobie z tym w jakiś inny sposób. Strażnik wspominał coś o modlitwie, którą trzeba zmówić, żeby plemię mogło przejść. Czy wiesz coś na ten temat? Panna Kate Walker musi zrobić sygnały zdymienie. Użyć stare maszyny przodków. Sygnały? Ayahuasca. Czasami używać. Wysoko. Aha.
okej, okay, padła była. No dobra, to nie będziemy jej budzić, skoro nam zeszła ze zmęczenia. Spójrzmy zasnęła. Sobie. Tak, natomiast zajrzymy sobie do jej kuferka, bo czemu by nie? No i dobrze, tutaj nas interesuje jedna rzecz. Czy dam ją wyjąć radę? Czy dam radę ją wyjąć od razu? Nie. O, teraz. Kostur ayahuaski, właśnie. To nas tylko interesuje. Chyba tylko to. Mam w ogóle papier toaletowy, fajnie. Jakie rzeczy ayahuaska ma u siebie? Mamy zabawkę, mamy jakąś laleczkę, mamy książkę, mamy łapacz snów, taki trochę plastikowy. Mamy czaszkę, o! Chyba nie chcę wiedzieć. Dobra, w takim razie wychodzimy i idziemy w tej chwili do budki strażnika, celnika. No i co? No i idziemy badać dalej. Co tam zostawił u siebie i w ogóle? Dobra, w takim razie lecimy. No i okej. Okay. W takim razie wpierw właśnie się udamy do tego miejsca, w którym przebywał ten strażnik. W sensie, no do budki po prostu celnej wejdziemy. A potem się udamy... W sensie, bo w budce celnika powinno być, tutaj jest zamknięte od tej strony, od razu mówię, trzeba iść od tej. Zresztą od tej też będzie zamknięte, żeby było śmieszniej. Natomiast tutaj jest szyba, a my mamy cegłę, więc... Przełączniki więc no. do sterowania mostem są tuż obok. Dokładnie. W ogóle ja jestem ciekawa, co to za interakcja, która się tu wyświetla, w sensie interakcja. Źle powiedziane zgoła. Natomiast... No chodzi mi o tam rzecz, która nas na ogół informuje o tym, że... tak, to jest w ogóle podpowiedź do zagadki, która nas informuje o tym, że... Koli. Że jak... Że coś ma konsekwencje, albo coś się opłaciło, czy coś. Subtelna, ale za to jak skuteczna. Właśnie, no cegła, cegła jak to cegła. Dobra, to od razu jej sobie użyjemy. Powinna się trochę odsunąć. Byłoby lepiej, no ale co ja tam będę ciebie... co ja tam będę ciebie pouczać, Kate? Jakby twoje zmartwienie, jeśli się skaleczysz. Znaczy już się skaleczyła, ale to będzie tak poza tym. Dobra, kursor i przeszukujemy. O, ho, co my tu mamy? No proszę. Właśnie, piersióweczka, to bierzemy. Butelka urzędnika służby celnej. Z kalmarami jakimiś. Co tutaj mamy? Mamy ten plakat cały, ta? Tylko, że... O, teraz. Co prawda ja niezbyt wiem, co to znaczy, bo... No rosyjski. Cyrylica nie moja rzecz. W ogóle, w żadnym stopniu. Bo ja generalnie cyrylicy w ogóle nie znam. Dobra, co tutaj jest? Sterta dokumentów Straży Granicznej. To co, bierzemy. One nie są do czytania, jeśli dobrze pamiętam. Właśnie stos papierów. Jak jest, to wykorzystam. Okej, okay, nikt nie broni, nikogo bez nie ma, żeby zabronić. Straży Granicznej nie mogę ściągnąć tu Yukoli, nie wracając na ich stronę mostu. No nic, później będę się tym martwić. Cóż, ja mam pewne rozwiązanie, co prawda jeszcze wam go nie powiem, albo nie, w sumie powiem. Bo na dole widzieliśmy wagonik, prawda? Wagonik, który się łączy z wagonikiem strażnika Yukoli, prawda? Tam, no wiadomo, o co chodzi, yukolskiego strażnika mieszkającego po drugiej stronie. Aha, przestań, uspokój się. No i wiecie, no i można by było przyprawić ich przez most, a Kate mogłaby wagonem ruszyć, albo ktoś lekki. W sensie, wydaje mi się, że z towarzystwa to Kate by była najlżejsza. Oczywiście Oskara trochę nie liczę z uwagi na to, że cóż, jest z metalu, co chyba zwiększa trochę jego ciężar niż zmniejsza. No i dobra, tutaj chciałam przyjść i guzik. No i dobrze, leci w takim razie do nas wagonik. W takim razie do wagonika teraz dajemy napój dla duchów. Nic. Nie. Tak, tylko oczywiście sobie obejrzymy od razu flaszeczkę. Aha, flaszeczka nie ma interakcji, okej. No to wrzucamy tam i w tej chwili wracamy wcisnąć guzik. Co
prawda nie zaglądaliśmy do tej flaszki, w sensie jej nie odkręcaliśmy, żeby sprawdzić, czy tam jest jakaś zawartość, ale miejmy nadzieję, że jest. No i dobra. W takim razie wagonik jedzie, może nawet wróci. No. I czekamy, tak? Pewnie jakąś chwilę czekaliśmy. No, ale właśnie jadą jakieś worki z czymś. No proszę. Oczywiście ja chętnie przytulę, bo to zawsze jest coś za darmo, ale... W sensie, jak to według powiedzenia, prawda? Jak dają, to bierz. Jak kopią, to uciekaj. Dobra. Mamy właśnie worek z trocinami najwyraźniej. To bierzemy worek z trocinami. Oczywiście one nam się przydadzą. Ponieważ, jak to powiedziała Ayahuasca, trzeba dać znaki dymne. Więc wykorzystamy do tego trociny, które się będą dymić. Co prawda ja zbytnio nie wiem akurat, jaki stopień palenia się mają trociny, czy coś takiego, czy dymienia, więc... no tutaj prawdziwości świata nie umiem potwierdzić ani zaprzeczyć, więc no. Natomiast, po prostu, lecimy dalej. Swoją drogą trochę mi smutno, bo to są takie... tutaj Stadion Olimpia, jeszcze przed chwilą, tutaj sobie w ogóle użyjemy jak deski do krojenia. Czekajcie, sobie obejrzymy. Rodzaj barwionej żywicy. To sobie ją położymy. I pokroimy, bo potrzebujemy właśnie pokrojonej niebieskiej żywicy. No i dobrze, w takim razie... ja potrzebuję noża w tej chwili. Zamotałam się. Co ja, o czym ja mówiłam, a także jeśli chodzi o Oscara, właśnie trochę to smutne, bo mamy takie finalne stadia, można powiedzieć, gry Stadion Olimpia oraz właśnie to miejsce. A niestety... w ogóle rzuciła ten nóż i go nie podniosła, już się nie przyda. A niestety właśnie nie można zbytnio pogadać z Oscarem. On po prostu, nie wiem, jakieś ma... pseudopoboczne te, to trzeba odkręcić. Pseudopoboczne ma jakieś takie rozmówki. Tutaj można położyć to berło, żeby nam robiło za podpowiedź. Więc damy ten kostur, przepraszam, nie berło. I no właśnie, tutaj jest skierowane jest stroną w tę stronę. No dobra. Stroną w tę stronę, dobrze. Okej, w takim razie tutaj mamy, jak widać, ostatni lejek, którego nie mieliśmy. Lejek 02. No i co? Generalnie jest opcja, że jest od 4 w dół, od właśnie lewej strony, więc damy tutaj w tej chwili lejek 3. O, tutaj jest 3, obejrzyjmy go. Oczywiście to też nie ma interakcji? Serio? Chyba, że znowu mi się coś zbagowało, co też jest możliwe. I od razu sobie zamkniemy ten komin. I cóż, trzeba to zrobić wszędzie. Trochę tutaj jest właśnie zbliżania i oddalania. No więc to może troszeczkę denerwować. Natomiast, no, do wytrzymania. W sensie, mi się wydawało, że do tego były interakcje, tylko właśnie się zbagowało. Jak to zwykle bywa. Ale dobra, w takim razie zrobimy po prostu tą zagadkę, a potem idziemy... znaczy idziemy. No po prostu kontynuujemy naszą przygodę i w zasadzie to kończymy grę, taki spoiler. spoiler. No ja powiedziałam, że jesteśmy już bardzo blisko końca gry. I cóż, no właściwie to jest ostatnia zagadka w grze. Więc no. Okej, tutaj nic nie potrzebuję z tyłu. O, lejki! Ponownie. Dobra, natomiast je może tutaj zostawmy. Pierwsze co zrobimy, to może tutaj właśnie damy trociny. Trociny przesłane mi przez strażnika. No dobra. I używamy, tutaj zamykamy. Trochę właśnie głupie, ponieważ muszę przybliżać i oddalać, bo to wszędzie trzeba dać te trociny. I to jak mówię, no trochę głupie. Nie mogłabym mieć interakcji, że na przykład, nie wiem, otwórz wszystkie szuflady, syp do wszystkich szuflad albo coś takiego. Albo po prostu widok na wszystkie szuflady, żeby nie musieć co chwilę przybliżać i oddalać. Ale dobra, te zagadki idealne nie są, to jest akurat prawda. Ja tutaj... W ogóle ja nie pamiętam, czy dałam radę tutaj za pierwszym razem właśnie podziałać, czy coś jednak sprawiało mi problemy. Trochę to właśnie ciężko powiedzieć.
Dobra, może zapalimy tutaj na sam koniec. Póki co damy tutaj żywicę. Czekajcie, aha, bo tego się nie da obrócić. Wiem, że musi być ta dziura pod dziurą, w sensie... Co jest? Okej. Okay. Dziura tutaj na tym poziomie musi się zgadzać z miejscem, gdzie jest tutaj dziura. I cóż, właśnie teraz to... Nie, przepraszam, inaczej. Inaczej. To żywica musi być w miejscu, gdzie jest dziura. Dobra, czy ty możesz... Ach, problem pierwszego świata, dobra. To w takim razie dajemy żywicę teraz tutaj. I tutaj musi być... O kurka wodna. Która żywica? Żółta chyba. Czekajcie, sobie spojrzymy na podpowiedź. Żeby się upewnić, bo normalnie, ja nie wiem, nie, tutaj powinna być czerwona. Co jest? A, dobra, nieważne, najwyżej będzie źle. Dobra, w każdym razie tutaj powinna być czerwona żywica, według podpowiedzi z kosturu, to ja mam źle coś zapisane oczywiście. Więc damy tutaj czerwoną żywicę, po prostu. No i dobra, mamy to. Zamykamy już... Aha, przepraszam, jeszcze zapomniałam o takim drobnym fakcie. Tutaj trzeba przekręcić. Dobra, i lecimy już do drugiego spojrzeć, nie do kostura. Dobra, może sobie o, zmienię w ten sposób, będzie trochę prościej. No i okej, przekręcamy. Tutaj też przekręcimy, żeby... O! Żeby mieć miejsce. I tutaj będzie niebieska. No dobrze. No dobrze, dobrze, dobrze. Zamykamy w takim razie. Przekręcone jest, jest, dobrze. I teraz tutaj. Dziura jest w odpowiednim miejscu. W sensie, Boże, jak to brzmi podle. Po prostu jest w odpowiednim miejscu. Bo wiecie, musi iść dym z trocin przez to. I dajemy tutaj w takim razie drugi kawałek niebieskiej żywicy, bo by nie starczyło, gdybyśmy nie pokroili. Przekręcamy. I ostatni komin. I ja mam nadzieję, że są te lejki dobrze, bo jak nie, to trochę gorzej dla mnie. To sobie przekręcimy jeszcze. Przekręć się. Dobra, i tutaj żółta. No dobra, no to żółta. I już w takim razie. Zamykamy, przekręcamy i zobaczymy, czy mi się udało za pierwszym razem wykonać tą zagadkę, w sumie. Więc tak, dajemy tutaj polano, dajemy tutaj również papiery. Stare formularze celne. Dokładnie, więc dajemy tutaj papiery i na sam koniec niech wszystko pochłonie ogień. A, przepraszam, jeszcze, bo to się zaraz zgasi normalnie. Jeszcze zamykamy, chyba. No i mamy. I mamy scenkę. Więc no zaraz zobaczymy. Znaczy nie, no jak jest scenka, to chyba się wszystko udało, wydaje mi się, ale... No... A nie, czekajcie, dobrze mnie... Okej. Mamy święte błogosławieństwo strażnika. Dzięki, Kate Walker. W imieniu mojego plemienia. Po stokroć dzięki. Jest mały problem. Pod nieobecność celnika nie ma komu obsługiwać mostu i... Mam rozwiązanie, Kate Walker. Ktoś musi pozostać na tym brzegu, aby inni mogli przejść. I tym kimś będę właśnie ja. Nie, Oskarze. Nie ma mowy. Kate Walker, kiedy będziesz już po drugiej stronie, użyjemy tyrolki, dzięki której możesz przyciągnąć mnie na swoją stronę rzeki. Widzicie, wielki umysł myślał tak samo. Zróbmy na odwrót. Pomogę wam się tam przedostać, a potem sama przejadę na linię. No to by było mądrzejsze z uwagi na to, że jest lżejsza. Nie masz powodów do niepokoju, Kate Walker. I... Żołnierze, trzeba iść. Oskar! Kate Walker! Trzeba pomocy! Szybko! O
Kate biegnij, żeby Oskar dał radę przełączyć, a nie. A, Oskar ma gdzieś ich. Włącz obrót. System sterowania windą. Inwersja. Uruchom. Oskar! Kate Walker! Nie! Czy nie tego przypadkiem szukasz? O ty chamie, ja się tak napracowałam, żeby go znowu uruchomić. Gra jest już skończona, Kate Walker. Jak śmiesz tak pomiatać naszym drogim przyjacielem? I co, panno Walker? No dobrze. Najwyraźniej pan wygrał. Wydawało mi się, że jest to drobinkę dalej od tej dźwigni, ale co tam? Szczęście, że nikogo nie było na tym moście, co nie? Bo na przykład, nie wiem, ktoś by mógł się utopić. Ale dobra, tam szczegóły, co nie? Zneutralizować to krówsko! Chyba pana zdenerwowałam. No to jest też niezłe. Dali jej po głowie, prawdopodobnie ją ogłuszyli, co nie? W sensie straciła przytomność, ale sama przeszła, oczywiście. Też tak blisko wyjścia. Trzymają ją, siedzi ktoś przy wyjściu. Okej. Powiedzmy, że będę wierzyła. W sensie, nie wiem, wydaje mi się to zagrożeniem, żeby osoba, która... Panno Walker. No. Proszę spróbować odpocząć w czasie podróży. Porozmawiamy, gdy już dotrzemy na miejsce. Oczywiście, znowu. Tak osoba, długo, która... to konieczne. Kurka wodna, możesz mi przestać przerywać? Osoba, która wyraźnie walczy, żeby zachować świadomość, żeby zachować... przytomność, żeby właśnie siedziała przy wyjściu w helikopterze, który jakby nie było się przechyla. Walker. No, ale... I taki mamy właśnie koniec. Kate została uprowadzona, powiedzmy. Znaczy, no powiedzmy, no po prostu została uprowadzona. Oskar ponownie można powiedzieć, że został zdemontowany, chociaż nie uruchomiły się te same procesy, co w przypadku oryginalnego ciała Oskara w Syberii 2. Natomiast w dalszym ciągu, no przykre. I jak widzimy, mamy powrót do menu, co oznacza, że tak, skończyliśmy. Co prawda mało, w sensie mało subtelne, no właśnie subtelne, bo... Ja bym w sumie stwierdziła, że to jest błąd gry, gdybym nie wiedziała, że ogólnie Syberia to jest seria takich krótkich gierek oraz właśnie nie było takiego, powiedzmy, przerywnika w akcji, jakim było uprowadzenie Kate. No bo powiedzmy sobie szczerze, po tym się można domyślić, że to są właśnie ostatnie podrygi gry. Natomiast no nie wiem, no żadnych list płat, żadnego czegoś dzięki za ukończenie gry. Więc, no to taki tam szczególik, co nie, ale... No, w każdym razie. No i teraz można zrobić takie podsumowanie, można powiedzieć. To znaczy, nie będzie to ostatni odcinek z Syberii 3. Będzie jeszcze jeden, w którym przejdziemy dodatek do tej gry. Z tej owej zawartości do pobrania. Ja jeszcze wam nie pokażę, co to jest za dodatek. Chociaż nie trudno się dowiedzieć. Więc no... Natomiast tak, co ja mam do powiedzenia jeszcze o tej grze? Gorsza niż poprzednie części. Zdecydowanie gorsza. Szczerze. Ja naprawdę pamiętam do dzisiaj, jak tylko usłyszałam, że Syberia 3 mam wyjść, jak się cieszyłam z tego faktu, jak się dowiedziałam, że Syberia 3 w ogóle chyba wyszła, a ja ją miałam parę miesięcy po jej premierze. Pamiętam, że to było, kiedy byłam chyba w drugiej klasie gimnazjum, coś takiego. I wtedy
umówiłam się z moimi rodzicami, że jeśli dostanę średnią ocen 4.0, bo ja nie byłam akurat osobą super się uczącą, zresztą do dzisiaj nie jestem, to dostanę wersję kolekcjonerską tej gry, czyli wszystkie gry naraz, tam figurka Kate Walker oraz książeczka z grafikami koncepcyjnymi, coś tam o postaciach jeszcze, takie pierdoły, co nie? Dodatkowe. Udało mi się osiągnąć ten cel i właśnie mam edycję kolekcjonerską tej gry, z czego się bardzo cieszę. Mam też piękne pudełko i naprawdę ja się tak niesamowicie, kurczę, cieszyłam, że będzie w końcu Syberia 3, że ta niesamowita seria jest kontynuowana. Tylko po to, żeby się niestety zawieść, że kiedy właśnie grałam. W ogóle ja pamiętam, że tak ta gra, tak na tą grę byłam zafiksowana, że przysiadłam do niej i skończyłam ją w 2 dni. Więc no, co prawda, no, nie dziwne, no bo gra nie jest właśnie długa, ona jest przede wszystkim mozolna. Wtedy pamiętam też, że miałam słabszy komputer, więc bardziej mi się cięła zdecydowanie. W sensie, to moc komputera, szczerze, to nie ma nic zbytnio do rzeczy, bo jak wam chyba mówiłam na początku, mój komputer spokojnie spełnia wymagania sprzętowe dla tej gry. Ale jednak nadal się tnie, więc no nie wiem, po prostu tnie się i tyle. I nie będę nic więcej o tym mówiła. Tak więc no. Tak spojrzałam na czas trwania tego odcinka i możliwe, że jednak weźmiemy, potniemy go na 2. Nie wiem, w sensie, że damy 2 odcinki. Nie wiem, nieważne. W tej chwili nie będę się nad tym zastanawiała. Co jeszcze można powiedzieć o tej grze? No, oprócz tego, że jest gorsza. No jak mówię, no zawiodłam się na tej grze. Niestety fabuła jest słabsza. Fabuła jest słabsza. No to tak przede wszystkim. No postacie tutaj są moim zdaniem mniej. Po prostu mniej. Bo, znaczy, najciekawsza pod tym względem, pod względem postaci, które spotykaliśmy, była moim zdaniem 1. Kate, w ogóle tutaj muzyka się skończyła. To tak kiepsko brzmi, jak jest absolutna cisza. To żaden błąd w nagraniu, to po prostu muzyka się skończyła, spokojnie. No i dobra. No jak mówię, jest tutaj znacznie mniej ciekawych postaci. Szczerze to też mówiłam w trakcie gry, że przez to, że właśnie zmieniło się wszystko od wyglądu po głos bohaterów, to nie ma się takiego wrażenia, że to są właśnie starzy, dobrzy bohaterowie, stara, dobra Kate, stary, dobry Oscar z poprzednich części, tylko że jest to ktoś kompletnie inny i to jest... Nie powiedziałabym, że to psuje całą grę, aczkolwiek na pewno gracz się czuje troszeczkę inaczej. Przynajmniej tak było w moim wypadku. Nie wiem, jak ktoś z was grał, to też mi napiszcie, jakie mieliście pierwsze wrażenia z tej gry. Ewentualnie jak oglądaliście ją po raz pierwszy ją poznaliście teraz ze mną, to też mi dajcie znać. Natomiast no ja właśnie takie odniosłam wrażenie, że w ogóle tutaj kompletnie inni bohaterowie, kompletnie inna historia, kompletnie inne w ogóle wszystko. Ponieważ taka jest prawda, zmieniła się stylistyka tego wszystkiego, można powiedzieć. Teraz automaty można... Boże, co ja cały czas mam z tym można powiedzieć? No automaty stały się bardziej popularne. Nie wiem. O, teraz muzyka się zaczęła. Aleluja, bo normalnie ta cisza w tle. no, w sensie, moim zdaniem jest to dość takie zastanawiające, ponieważ automaty w poprzednich częściach były mówione, że są wyjątkowe, że to są właśnie automaty Stój mikrofon. Automaty Vorarlbergów, prawda? Te właśnie wyjątkowe, niesamowite, najlepsze. Te automaty z duszą, prawda? A tutaj się okazuje, że w zasadzie każdy umie tworzyć automaty. Jakiś tam Steiner, tym w Baranu też były automaty, co prawda było mówione, że tam Hans był, założył, prawda? I ja też mówiłam, że to w ogóle ciekawe, że on tak wszędzie akurat idziemy, był. Więc, no... Taki tam niesamowity zbieg okoliczności, co pewnie ten most, przez który przechodziliśmy na końcu gry, też on zbudował. Albo zaprojektował chociaż. No ale to są takie pierdoły, ale jednak zastanawiają i bawią przede wszystkim. Więc no.
nie podobał mi się strasznie, w sensie nie podobał. Denerwował mnie dubbing, ponieważ faktycznie w niektórych momentach... Były takie momenty, gdzie dialog nistego, nizowego się urywał, żeby jak się zmieni kąt kamery, tak po prostu się wznowił. Bo czemu by nie? I to było naprawdę też denerwujące według mnie. Dalej, no... No co można powiedzieć? No ja już powiedziałam swoje a propos Oscara i Kate, że to są po prostu inne osoby. Co prawda też... Też jest tutaj moim zdaniem taki lekki błąd, mianowicie Kate zyskała parę tam gestów, prawda, żeby gestykulowała, macha rękami, podpiera się pod boki, kłania się z rękami złączonymi, więc no, albo z rękami na piersi. I to jest całkiem spoko, że właśnie dali parę gestów, parę animacji postaci, żeby miała gestykulację. Natomiast niestety te gestykulacje nie są wpięte odpowiednio pod kwestie dialogowe. Ja nie wiem teraz, czy to jest kwestia dubbingu, czy to jest kwestia samej gry, ponieważ niestety w oryginalnym języku, czyli tam chyba wydaje mi się angielskim, znaczy większość gier jest oryginalnie w języku angielskim, chociaż wiadomo, że to język producenta, można powiedzieć, jest prawdopodobnie jest inny. Właśnie jak mówię, nie wiem, czy to jest kwestia dubbingu, czy to po prostu kwestia jakichś tam błędów w grze. Zdecydowanie fajne jest, że dostaliśmy perspektywę Oscara, można powiedzieć, przez chwilę, że właśnie nim sterowaliśmy i się bawiliśmy za... No, po prostu personifikując się jako Oscar. O, co? Nie, dobra, coś chyba nie po polsku powiedziałam. Nieważne. Nieważne, serio. Nie będę próbowała nadać sensu temu zdaniu. O. Muzyka całkiem przyjemna była, chociaż też mam wrażenie, że nie była jakoś specjalnie różnorodna, ale może to być tylko moje wrażenie. Z pewnością nie miałam przy niej takiego wow, ale to jest niesamowite jak przy muzyce z Comcall z Gradów Syberii 1, albo chociaż muzyce z Korytarza Snów w Syberii 2, ponieważ nie mówiłam wam tego prawdopodobnie, ale tam był właśnie mój ulubiony moment melodyjny, powiedzmy. Mój ulubiony podkład muzyczny w tle. Taki tam pozytywkowy, właśnie przywołujący wspomnienia, można powiedzieć. No i dobra. Wiecie co, jeśli też chodzi o postać Oscara, tutaj jakby już ja pomijam fakt, że mu się zmieniła grafika, zmienił mu się głos i w ogóle, ale no, zmienili tutaj też jego charakter. Może to mieć oczywiście coś wspólnego z tym, że jest on automatem, jego serce zostało zamontowane w automat, który miał służyć do w zasadzie przekopania baranur w poszukiwaniu ocalałych i ich uratowania, przez co właśnie, nie wiem, mogło to wpłynąć na jakieś jego mechanizmy, że teraz chce być bardziej aktywny, chce być bardziej pomocny i w ogóle. Natomiast jak pamiętamy, w poprzednich częściach Oscar był raczej niechętny do pomocy. Siedział w pociągu i w sumie no niespecjalnie chciał się z niego ruszać, nawet kiedy w zasadzie nie było już dalszej drogi, czyli przy wiosce Jukoli. On się jedynie ruszył do Hansa, żeby spełnić cel swojego istnienia, można powiedzieć. Co nadal uważam za podłość. Nieważne. No i właśnie przez to też ma się wrażenie, jakby się oddalało od tego oryginalnego Oscara, że no... Faktycznie trzeba przyznać, jak to ujęła Kate w poprzednich częściach, tylko właśnie nie pamiętam, czy to było w drugiej, w pierwszej, wydaje mi się, że w drugiej, czyli wciąż ten sam bojący dudek. No tutaj już tego nie było i no moim zdaniem minus. Mamy też karawanę Jukoli, z którą podróżujemy. I to też jest kwestia, która mnie zastanawia, bo jak pamiętamy w poprzedniej części, widzieliśmy wioskę Jukoli. I teraz właśnie to jest pytanie, czy oni częścią, jakaś część ich się udaje na tą podróż, na tą świętą migrację, czy całą wioską się zawijają i nie wiem, i no migrują gdzieś, nie wiadomo gdzie. Więc no to jest taka trochę kłótnia, w sensie błąd logiczny moim zdaniem, ale ale co poradzić, no. W sensie też może być kwestia, że to faktycznie ma wiele lat
przerwy produkcji, można powiedzieć, takiej wyrwy między drugą a trzecią częścią. I oczywiście to też może działać na to, jak ja postrzegam też fabułę. Znaczy, akurat jak ja postrzegam fabułę, no to wiadomo, że działa, no bo ja grałam w pierwszej części, jak byłam malutka i mam to ciepełko w sercu do nich i no wiele oczekiwałam po tej części, a no niestety nie stanęła naprzeciw moim oczekiwaniom i to jest moim zdaniem bardzo przykre. Dla mnie przynajmniej. Ja tak próbuję się zastanowić, czy jest coś jeszcze, jakaś kwestia, którą bym chciała poruszyć. No nie wiem, no antagonista to taki średni, moim zdaniem nie czuło się zbytnio, że w ogóle jest, ale co ja tam gadam, jak w poprzednich częściach też w sumie nie bardzo się czuło, że jest jakikolwiek antagonista i w zasadzie można powiedzieć, że nie było wręcz, ponieważ w jedynce jedynym antagonistą, którego spotkaliśmy, był Siergiery Borodin z Komkolzgradu, ale z nim to za długo nie mieliśmy do czynienia. Następnie w dwójce był ten Iwan Burgow, on miał bodajże. I to też rzadko się go widziało, w zasadzie to, znaczy nie no, częściej niż właśnie innych antagonistów z tej serii. Tutaj Olga Jefimowa i ten pułkownik. Oczywiście oni cały czas za nami latali, ale jakiegoś stałego zagrożenia, znaczy mieliśmy stałe zagrożenie, że nas znajdą i że nas właśnie, nie wiem, porwą, zabiorą, cokolwiek. Ale poza tym, no nic, więc no nie czuło się tego, że w ogóle antagonista jest, moim zdaniem przynajmniej. No ja nie czułam, okej? Natomiast, no. I w zasadzie to melodia mi się tylko podobała. Chociaż ona też momentami była niepasująca, w sensie, no po prostu, no momentami miałam z nią problem, ale na ogół jednak nie. O, w ten sposób powiem. No i jak mówiłam wcześniej, czeka nas jeszcze zawartość do pobrania, czyli jeden jedyny dodatek, który wyszedł do tej gry. Swoją drogą, chyba wam to powiedziałam też, kiedy zaczynaliśmy grać w ogóle w Syberię, kiedy zaczynaliśmy Syberię 1. Natomiast twórca tej serii gier, czyli Benoit Sokal, znaczy w sumie nie wiem, czy twórca, można powiedzieć, czy tam główny pomysłodawca, czy cokolwiek, nieważne. Ja zawsze właśnie go kojarzyłam bezpośrednio z twórcą tej gry, więc powiedzmy, że twórca. Niestety on zmarł 28 maja 2021 roku, ale przed śmiercią również dał pomysł, bądź wraz ze studiem Microids zaprojektował czwartą część serii Syberia, czyli Syberia The World Before, z tym, że akurat jeśli chodzi o tą część Syberii, problem ja mam taki, że jeszcze tej części nie posiadam, dlatego też nie ogramy jej od razu, chociaż oczywiście w planach mam zakup oraz ogranie, oraz nagranie jej, więc na pewno się ona na kanale pojawi po prostu nie w najbliższym czasie, ale na pewno się pojawi, więc to taka obietnica z mojej strony. I co? I w tym momencie zostaje mi tylko powiedzieć, że... A nie, czekajcie. Przepraszam. Będzie jeszcze jeden odcinek z Syberii 3, ponieważ mamy do ogrania zawartość dodatkową. Jedyny dodatek, który wyszedł do Syberii 3, więc oczywiście go sobie ogramy. I w zasadzie to, co mi zostaje powiedzieć, to mam nadzieję, że seria z Syberii, ze wszystkich Syberii 1, 2 i 3, wam się podobała i że będziecie też oglądali ten ostatni odcinek. Co prawda ja powinnam to podsumowanie robić właśnie po zakończeniu tamtego odcinka, ale robię teraz, ponieważ teraz właśnie mamy takie fajne zamknięcie fabuły głównej, więc no i co, jak mówię, mam nadzieję, że cała seria tych gier wam się podobała, że też się dobrze bawiliście. Podzielcie się w komentarzach, co myślicie na temat całej serii gier i co mogę też poprawić w, nie wiem, moim komentarzu, w sposobie, w jaki nagrywam, to też będzie bardzo miłe. Tak więc dzięki ludzie wielkie za oglądanie i mam nadzieję, że do usłyszenia w ostatnim odcinku Syberii 3. Cześć!